Kwestia korekcji wad wzroku po 40 roku życia jest na rynku okulistycznym bardzo kontrowersyjna. Załóżmy, że pacjent ma minus 5 dioptrii, jest krótkowidzem. Mając minus 5 dioptrii widzimy bardzo dobrze z bliska i potrzebujemy okularów korekcyjnych do dali. Po 40 roku życia zaczyna się u nas starczowzroczność. To znaczy, że w przyszłości będzie pacjent potrzebował równocześnie, mając 5 dioptrii, okularów do dali, jak i okularów korekcyjnych do bliżej. Korygując 5 dioptrii w wieku powiedzmy 50 lat, pacjent będzie widział idealnie do dali, a do bliżej będzie potrzebował okulary do czytania. I tutaj wszystko zależy, jaki jest cel pacjenta. Jeżeli pacjent powie, że akceptuje okulary do czytania, ale interesuje go bardzo dobra dal, na przykład, bo chce idealnie widzieć grając w golfa, to jest to dobra decyzja. Z drugiej strony, jeżeli mamy pacjenta, który ma na przykład 2 lub 3 dioptrie krótkowzroczności i kiedy pacjent, który nie chce stracić dobrej bliży, a akceptuje okulary do dali, w takim wypadku odradziłbym od laserowej korekcji wzroku, ponieważ w takim wypadku byłaby wymiana okularów do dali na okulary do bliżej. Także wszystko zależy od życzenia pacjenta, jak pacjent chce widzieć po zabiegu i to mówimy tutaj tylko o zwykłych, standardowych, laserowych korekcjach wzroku. Mamy dzisiaj możliwość tak samo korekcji starczowzroczności, to znaczy korygujemy równocześnie w taki sposób oczy pacjenta, że pacjent bez okularów widzi i do dali, i do bliżej. Robimy pewną asymetrię pomiędzy oczami, jest to tak zwana monowizja, lub możemy kombinować monowizję ze specjalnymi profilami starczowzrocznymi, czy to jest metoda PresbyMax, czy PresbyOnd, czy SupraCor. To wszystko zależy, jakich laserów używamy, ale korekcje starczowzroczności laserami są możliwe. Trzeba pacjentowi to zasymulować podczas badania kwalifikacyjnego.